Witajcie, ja jestem Michał, dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć broń 130 w Fortnite. Oczywiście jest to bardzo szybki sposób i mam nadzieję, że wam się przyda on. Jeśli na wstępie wam się film spodoba, zostawcie dużo łapeczek w górę oraz subskrypcji na kanale. Tak o, klikajcie w ten przycisk tylko, że na dole. Polecam też oczywiście wpisywać kod twórcy mój w Fortnite, wyświetla wam się tu Michał2002, polecam bardzo serdecznie do wpisywania. Fajnie by jakbyście tak wbili, nie wiem, z 40 łapek w górę, myślę, że dla was to nie jest dużo. Postarajcie się, bo ostatnio YouTube ucina mi zasięgi strasznie, ale nie o tym. I fajnie też by było, jakbyście oglądali odcinek od początku do końca. Kto oglądnie do końca, niech napisze w komentarzu na przykład hashtag 130, a ja dam wam niespodziankę na koniec filmu. Możecie się spodziewać, możecie też nie. Może jakiś konkursik, zobaczymy. Lecimy teraz do tłumaczenia, jak to wszystko zrobić. A więc dobra, jesteśmy już w grze. Pierwsze co robimy, to wchodzimy w zbrojownię. W schematy, nie schematy. W księgę kolekcji. W księgę kolekcji bierzemy broń dystansową. I jak tutaj macie te wszystkie trzy bronie. Raz, dwa, trzy. Tutaj, żeby mieć właśnie tego maszynę oblężniczą na wyższym poziomie, robicie zbadaj. Jak widzicie, potrzeba projekt broni i epicki flux, tak? To żeby zdobyć projekt broni, to wchodzimy w nie magazyn, tylko schematy, klikamy R, czyli masowy recykling, i przerabiamy broni, które nie są nam potrzebne, i dzięki temu dostajemy właśnie projekt broni i PD, i potwierdzamy to, dostajemy. Wtedy wchodzimy jeszcze raz w kolekcję księgi, broń dystansowa, i mamy, zbadaj, mamy właśnie wystarczająco ilości projekt broni, ale do tego potrzeba jeszcze flux, epicki flux. Wiecie, jak go zdobyć? Już wam mówię. Idziecie do sklepu z przedmiotami i w sklepie z przedmiotami mamy, zjeżdżamy niżej i mamy coś takiego jak zasób konta, czyli tu mamy flux i kupujemy sobie i mamy 10 fluxu. Możemy kupić, ale ja już nie mam złota niestety. Złoto zaraz wam powiem, jak zdobyć. Otóż jak jesteśmy już przy tym, to złoto się zdobywa poprzez otwieranie lam, które już oczywiście otworzyłem, i poprzez zdobywanie tych tych punkcików, czy jak zwał, tak zwał. Albo jeszcze jedną jakby wyjątkiem jest coś takiego, że możecie zbierać złoto na misjach, typu, które macie właśnie tutaj w deskogrodzie za 250 czy za 100 talonów. Misje poboczne, wszędzie jest totalnie na to złoto. Dobrze, jak już zrobicie wtedy, jak już zrobicie ten złoty, znaczy nie złoty, ten fioletowy maszynę obleżniczą, to wtedy robicie właśnie zbadaj schemat na złotym. I jak już macie, to właśnie robicie to samo, co wtedy z brońmi, czyli jakby przerabiacie je na te projekty broni. Tu już mam wystarczająco tego. I oczywiście legendarny flux. Ja niestety dzisiaj kupiłem, bo aż mi się raz odcinek nie nagrał, ale kupiłem to. Kupuję to się w właśnie sklepie z przedmiotami, zjeżdża się niżej. I jest to tutaj. Ja to niestety już kupiłem dzisiaj, ale można tego kupić 50 dziennie. A restartuje się to co czwartek sklep, czyli w ciągu 2 tygodni macie ten właśnie złoty, ten właśnie oto złotą maszynę oblężniczą, i wtedy jak już ją macie, to pewnie się zastanawiacie, jak z tego zrobić 130, jak to jest tylko 20. No właśnie, patrzcie, wchodzicie na przykład na to, tak samo właśnie będzie z tym złotym, wchodzicie na złoty, klikicie sprawdź i awansujecie i lecicie w górę. I wasza maszyna obleżnicza zdobywa moc. I tak lecicie, aż będzie 130. Więc myślę, że jest to git. Tak mi się wydaje. No dobra, to nie miałem wchodzić. Nieważne. Pewnie się też pytacie właśnie, skąd wiem, jak te 130 robić, skoro mam tak mało mocy. I skąd mam tyle 30? Nie pytajcie. Zrobimy również przegląd sklepu w ratowanku. Tutaj mamy mityczne bronie. Co ja wam polecam? Polecam wam Nieprzytulna Sara. Jest to bardzo dobry ponoć ten. Bardzo dobra postać, więc polecam.
sposób dla tych osób, które są leniwi, to po prostu zapraszam do brania udziału w konkursie. Jedyne co trzeba zrobić, sub z dzwoneczkiem, łapeczka w górę, wpisanie mojego kodziku w sklepie, czyli Michael2002, tu wam się wyświetla, wpiszcie go koniecznie, napisanie komentarza hashtag konkurs i wasz nick w komentarzu. Na konkurs pójdzie oczywiście Garłacz. Grabasz też, ale 106 i Kocur 130, więc zapraszam, 3 osoby wygrają, więc zapraszam do brania udziału. Mam nadzieję, że pomogłem jak najbardziej się dało, oczywiście jest to film drugi raz nagrywany sam, bo mi się nie nagrało i jestem zły, bo tam ta próba mi wyszła o wiele lepiej i na spontanie, a tutaj nie wiem, już nie wiedziałem co robić, bo po pierwsze miałem wszystko wykupione i no to nie wiem, średnio. Ale mam nadzieję, że wam się spodobało. Sub, dzwony, apeczka w górę i oczywiście używajcie mój kodzik w sklepie. Jeśli coś kupicie, bym wam bardzo pogratulował. A tutaj się wyświetlają właśnie ostatnie filmy. Siemanko.